Witamy serdecznie w wielkanocną, wielką sobotę. Witają Janusz Pindera i Edward Durda, Boxing Talk, kolejny program, w którym dziś będziemy mówili między innymi o religijności pięściarzy. Ale nie za dużo. Nie za dużo, oczywiście. Natomiast zacznijmy od bieżących wiadomości. Zdaje się, że te wszystkie gale, które gdzieś ambitnie i, że tak powiem, optymistycznie planowano na czerwiec, lipiec, jednak no niestety, są niestety nic z tego. Już Dazon ogłosił, że najwcześniej w lipcu, a więc pamiętacie państwo nasz pierwszy program, rozmowę z Kamilem Szeremetą o dacie 6 czerwca, Inglewood ewentualnie. Mówiliśmy, że prawdopodobieństwo jakieś tam jeszcze istnieje walki Szeremety z Golovkinem o pas IBF kategorii średniej. Dziś już wiemy, że ten termin jest nierealny, ponieważ Dazon, jak powiedziałem, do lipca zamraża wszystkie te swoje gale. No ale nie mam żadnej pewności, że w lipcu czy w sierpniu one będą. Wypada mi tylko nadzieję, że tak właśnie będzie. Czekamy, czekamy zatem z niecierpliwością. Natomiast w tym tygodniu niestety smutna kolejna wiadomość. Odszedł od nas znakomity dziennikarz sportowy, przez wiele lat redaktor naczelny magazynu Boxer, Lucjan Olszewski. A później Boxer, potem Boxer, Lucjan Olszewski. Tak, tak. No z Lucjanem to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych postaci w polskim dziennikarstwie, właśnie tym związanym z boksem. On był dla tego pokolenia mojego i troszkę młodszych ludzi, nawet niektórych być może troszkę starszych, takim łącznikiem pomiędzy światem tych wielkich sukcesów, a więc tych, kiedy złote medale zdobywali, prawda, Hychła, pierwsze medale olimpijskie, Jantkiewicz, później to, kiedy zaczynał swoją karierę, Pietrzykowski, Marian Kasprzyk, Leszek Drogosz, Jerzy Kulej i tak dalej. Rozmowy z Lucjanem były prawdziwą przyjemnością. Ja pamiętam, poznałem go podczas pierwszego memoriału poświęconego pamięci wybitnego trenera Feliksa Sztama, który zmarł w 1976 roku. Pierwszy memoriał był rok później, w 1977. Ja byłem wtedy, pracowałem dla Radia Studenckiego w Warszawie, nasz Wilki i Wigury. Pamiętam, poszedłem, nie miałem żadnej akredytacji. Lucjan wtedy od razu jakby otoczył mnie opieką, pomógł. A później już mieliśmy okazję być wielokrotnie na wielkich imprezach. Z nim też pamiętam, pojechałem na pierwszy swój zagraniczny wyjazd. To były mecz Polska-Węgry w Szargotarianie w 80. bodaj pierwszym roku. Polska-Węgry bokserski. Tam ten nieprawdopodobny pojedynek naszego króla nokautu Mirka Kuźmy z Szandorem Hrankiem, późniejszym medalistą Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich. To było coś nieprawdopodobnego. No i później takich oczywiście imprez było wiele, podczas których mogliśmy sobie długo, długo rozmawiać. Byliśmy też wspólnie, pojechaliśmy na wycieczkę, wykupiliśmy ją, żeby zobaczyć walkę Marka Piotrowskiego, naszego znakomitego kickboksera z Robem Kamanem w Paryżu, przegraną wtedy niestety. No wiele, wiele było takich wspólnych podróży, no i mówię, tysiące godzin rozmów. Ja czerpałem z tego pełnymi garściami, to można powiedzieć, że był takim mentorem. Jeśli chodzi o ten boks olimpijski stary, którego ja nie miałem okazji zobaczyć. Później tych wszystkich ludzi poznałem, oczywiście tych wielkich mistrzów, ale byłem za młody, żeby, no chociaż jak pamiętam, miałem chyba 8 lat, oglądałem Mistrzostwa Europy 63 roku z Moskwy w telewizji z ojcem i to już wtedy wygrał przecież Kulej, wygrał Pietrzykowski, znakomita postawa Józka Grudnia, także to były te czasy, kiedy już miałem okazję oglądać telewizję. Ja też przez pewien czas w latach 99, 2000-2001 miałem okazję z panem Lucjanem współpracować w wizji Sport. Wspomniałem o tym, że ten okres tego uduchowienia przywodzi na myśl tych sportowców, którzy są bardzo religijni. Punktem wyjścia może być taka postać z Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 68 roku, zawodnik, który w finale na 200 metrów stylem klasycznym, reprezentant gospodarzy Munoz bodaj. Felipe Munoz. Tak, teraz ślubował na Biblię, że jeżeli nie zdobędzie złotego medalu, popełni samobójstwo. To już dosyć ekstremalne. No to było ekstremalne. Jest to słynny tekst Tadeusza Olszańskiego, kapitalny zresztą, sino gano muero, znaczy po hiszpańsku, jeśli nie wygram, umrę, Felipe Munoz, który był jednym z kandydatów do czołowego miejsca na krótszym dystansie, a tam przegrał na 200. Nikt nie dawał mu najmniejszych szans, a on to wygrał. To było coś nieprawdopodobnego. A później po latach został prezydentem Meksykańskiego Komitetu Olimpijskiego. Także też bardzo, bardzo ciekawa kariera. No ale to pływak, prawda? Nie boks. A jeśli boks, to proszę państwa, za chwilę się połączymy. Mam nadzieję, że nam się uda. Z Kearney w stanie New Jersey. Tam już czeka Tomasz Adamek, mistrz świata dwóch kategorii półciężkiej, junior ciężkiej i pretendent do pasa w kategorii ciężkiej, ale mówimy to oczywiście w czasie przeszłym, bo Tomek już karierę zakończył. Witaj, Tomek.
Witam serdecznie. Jak tam pogoda w Kerni? Przygotowania do świąt idą pełną parą, czy już zakończone? No, żona jest w trakcie, ale bliżej. Jak cała otoczka, bo wiemy, że te statystyki ze Stanów Zjednoczonych są dosyć drastyczne, dramatyczne, jeśli chodzi o te liczby. Czy rzeczywiście tak to wszystko wygląda? Nowy Jork i okolica jest wymarła? Zależy, gdy się patrzy na telewizję polską, to tak to wygląda. A tutaj życie toczy się dalej. No, ja dzisiaj byłem w sklepie. Nie ma jakichś tam zagrożeń. Pewnie są jakieś, jeżeli chodzi o wirusa, tak, ale żeby jakoś tak, jak pokazują to telewizja, to myślę, że troszkę to jest wyolbrzymiane, także... Czyli uważam, do parku, do lasu możesz się spokojnie udawać? Biegam, bo ja biegam parę codziennie, więc nie ma problemu. A jeśli chodzi o spotkania rodzinne, bo wiadomo, święta u nas nie ma oficjalnego zakazu, ale jest prośba, żeby raczej te święta spędzać w domu, samemu. Restauracje są pozamykane, sklepy były otwierane. Duże firmy też są jakby dostały urlopy, ludzie nie pracują, ale tutaj życie, no jak Ameryka, no jest tu tak wiele milionów ludzi mieszka, że no trudno zamknąć ludzi w domu, by nic nie robili. No, kolejki są w sklepach długie, no teraz trzeba stać pewnie godzinę, żeby wejść do sklepu, załóżmy 10-20 osób wchodzi, następne wychodzą, te 20 wychodzi, następne wchodzą, także no jest troszeczkę... Jest ciężko, ale to nie jest aż tak źle, jak to piszą. A wygląda jak to, jeśli chodzi o kościoły? Bo wiemy, że jesteś człowiekiem mocno religijnym. Czy nie ma tego typu ograniczeń jak w Polsce, że maksymalnie kilkadziesiąt osób może się gromadzić? Tak, czy 50? Tak, no w tej chwili już tak. Jest tam, chodzimy tutaj do kościółka. Tak, są zaostrzenia, ale jeżeli ktoś tam naprawdę szuka Pana Jezusa, to znajdzie go na pewno w kościele i z tym nie ma problemu. Tomek, dla ciebie, człowieka mocnej wiary, jeśli chodzi o okres świąteczny, to jest szczególny czas, taki zadumy, szczególnie teraz, oczywiście w czasach koronawirusa, ale zawsze w trakcie twojej młodości i kariery pięściarskiej bardzo mocno podkreślałeś ten aspekt religijny. No tak byłem wychowany i to też przekazałem moim dzieciom, także no tutaj się nic nie zmieniło w tej kwestii, no żyjemy tak jak to... Wychowała mnie mama, rodzice i moja żona, tak samo z domu katolickiego, więc tutaj żadnych nowości. Wszystko Tomek, ty boksowałeś klubowo w latach 90., w drugiej połowie lat 90. odnosiłeś największe sukcesy. Ale powiedz mi, jak to wyglądało? Tam nikt nie sprawiał żadnych problemów, jeżeli ktoś się przed walką żegnał, bo było dużo takich przecież zawodników, prawda? No, ja nigdy nie miałem żadnego problemu z tym nigdy. No, każdy wiedział, kto chciał wiedzieć, że jestem wierzącym i pewnie bez tego bym nie był tyle w ringu, nie stoczył tyle wojen, bo niestety no, mamy przykłady wielkich sportowców, którzy do pewnego momentu, póki nie przegrali pierwszej walki, byli gwiazdorami, mistrzami, a potem jakby schodziło z nich powietrze i już nie byli ci sami. A jak to wyglądało w twoim przypadku? Taka scena jest w filmie Rocky 2, kiedy jedzie ten główny bohater na swoją arcyważną walkę i jeszcze po drodze przypomina sobie, żeby podjechać pod plebanię, pod kościół i odebrać błogosławieństwo od jednego z księży. Czy ty na przykład w szatni przed walką też jeszcze odprawiałeś modlitwy, czy to już skupiałeś się wyłącznie tylko na pojedynku i na taktyce? No, gdy już wchodzisz do szatni przed walką, 2 godziny czy 2,5 godziny przed walką, już myślisz tam bardziej o walce. Aczkolwiek no, ja nigdy nie zamyślałem się, że tylko walka, bo po prostu człowiek by się wypalił. Ja, my do końca w szatni, jeżeli moi koledzy i też z Polski byli z nami w szatni, rozmawialiśmy o głupotach, żartowaliśmy, byle nie mówić o walce, no bo na walkę przychodzi czas, przychodzi ten moment, nie wiem, 10 minut do ringu, wejście, skupiasz się tylko na walce, a jeżeli bym myślał, nie wiem, dzień przed, czy 2 dni, czy nie o walce, no to bym się wypalił po prostu psychicznie i w ringu byłaby lipa. Tomek, ale chyba jesteś rekordzistą, jeśli chodzi o ilość obecnych księży na twojej walce. Ja dobrze pamiętam, przed pojedynkiem z McBride'em, to był czerwiec 2011 roku, to w ogóle poprzedzało walkę z Kliczką we Wrocławiu, tam bodajże chyba wykupiłeś, zaprosiłeś 40 księży na ten pojedynek, tak? 50. Nawet 50, proszę. I przyszli wszyscy? Bo ja wtedy ten pojedynek komentowałem, ale nie pamiętam tego dokładnie.
Bilety oczywiście dałem księżom jako Tomasz Adamek. I ja mówię, co za to? Msza święta w naszej intencji, w mojej intencji, rodziny i to wszystko. Także zawsze miałem otoczkę kościoła. Miałeś taki dobry marketing z ambony. No przecież oni jak prowadzili jakieś nabożeństwa, to na pewno zapraszali na walkę wiernych. Oczywiście, tak? Oczywiście. Tak zaczynałem w New Jersey. No ja jako katolik chodziliśmy na pielgrzymki. Wszyscy wiedzieli, że walczę. Księża też mówili. I stąd przez te lata nazbierałem rzesze fanów. No, widzieliście państwo na arenie, ile tysiące przychodziło. Co walkę coraz więcej. I tam bodajże, nie pamiętam z kim ta walka była, chyba z Grantem, było 17 ponad tysięcy ludzi w Prudensie. Tak, to była trudna walka, ją wygrałeś. Tomek, kiedy pożegnalny pojedynek? Bo mówiłeś o tym, że najpierw pożegnalny pojedynek, a później piszesz książkę. No ciekawy jestem. Książka może później, w jakimś filmie zagrasz jeszcze? No ja myślę, że o sobie. Prezes Polsatu mówił, że wchodzi w to, więc nagramy życie prawdziwe Adamka, całą historię. No jest co spisywać, no 57 walk. 58 to będzie zakończenie, to będzie mój oficjalne pożegnanie na jesień. I też tak sięgniemy za kulisy, Tomek, dokładnie też? Pokażemy prawdziwe życie Adamka? Oczywiście, że tak. No, Adamek zawsze był prawdziwy, nigdy nie kitował. Zawsze mówię prawdę, czasami za dużo mówię i czasami też dostaję po tyłku za to, ale jestem człowiekiem prawym i mówię prawdę. Czyli pożegnalna walka, bo z tego wiem, pierwszy termin miał być 11 lipca w Bielsku, ale zdaje się, z uwagi na koronawirusa, to nieaktualne, czyli co, jesień?